od małej włoskiej republiki do przekoksania pięknego napisu Wenecja. W niecałe 100 lat w dzisiejszym poradniku do Europy Universalis 4. Jako Wenecja mamy startowego władcę 4-4-4, co jest fajnym wynikiem, bo łączy 12 punktów i z tego co zauważyłem, zazwyczaj dostajemy dwie pozytywne cechy na nim. Jego największym minusem jest to, że bardzo szybko nam umrze, bo ma 71 lat. Idee weneckie skupiają się na handlu, marynarce oraz lekko boostują naszą dyplomację w regionie włoskim. Posiadamy misje, które mogą doprowadzić nawet do upadku i zniszczenia totalnego Austrii. Ale ogólnie są ciekawe, skupiają się na budowaniu potęgi naszej floty oraz budowaniu dominacji handlowej. Mamy bardzo specyficzny achievement, bo nie możemy w nim mianowicie dużo podbijać. Jako Wenecja musimy posiadać 75% udziału w handlu aleksandryjskim oraz konstantynopolskim, posiadając mniej niż 10 prowincji. 1500 lajków i podejmę się tego wyzwania na streamie. A jak już jesteśmy przy streamach, to pamiętajcie, że teraz streamuję od 16 do 24 na Twitchu, praktycznie codziennie oprócz weekendów. Zapisz z mojego pierwszego, moim zdaniem nieudanego podejścia Wenecją macie na Twitchu oraz na moim drugim kanale na YouTubie, na Lucas Live, gdzie wrzucam wam zapisy streamów z jakimś tam większym opóźnieniem. Wenecja jest republiką i niestety, jak wszystkie republiki włoskie, dostały gigantycznego nerfa w przypadku weneckiej formy rządów. Mamy dodatkowego kupca, pomniejszoną korupcję i niestety, jak to zwykle bywa, pomniejszony absolutyzm. Najgorsze jest jednak to, że nie mamy systemu wyborów co 4 lata, tylko system loterii. Czym on dokładnie jest, to zobaczycie później, ale już mogę wam powiedzieć, że jest mega słaby. Warto też wspomnieć, że republiki kupieckie dostają karę do governmentu w prowincjach, mają zwiększone koszty o 25%, o czym Paradoks chyba zapomniał napisać w reformie rządowej, a wypadałoby. Jako że jesteśmy również republiką kupiecką, możemy zawiązać ligę kupiecką, czyli zjednoczyć w lidze państwa, które mają nie więcej niż jedną prowincję, po prostu je zapraszając. Niestety, zakładając ligę, tracimy jeden dyplomatyczny slot, ale jest to jednorazowa opłata, co jest w sumie dość fajne. Na poprzednich patchach dość łatwo też szło zaprosić Regusę do własnej ligi handlowej, co zapobiegało powstaniu jej własnej ligi, ale obecnie ma modyfikator minus 40 punktów i w zasadzie zaraz na starcie założy własną ligę handlową. Chyba że tego nie zrobi, to możecie ją wtedy zaprosić do waszej ligi handlowej. Ale na moich 10 podejściach restartowych za każdym razem w przeciągu kilku miesięcy tak czy siak miała przynajmniej jedno państwo we własnej lidze handlowej. No i siłą rzeczy musiałem ją zazwyczaj podbić. Na początku będziemy potrzebowali sojuszu z Austrią, który nam się przyda i to bardzo, oraz będziemy dążyli do sojuszu z Polską, żeby pokonać Imperium Osmańskie, ale też niezbyt szybko. Czy zauważyliście, że w tym poradniku czegoś zabrakło? Tak, nie mamy Stanów, co jest kolejnym gigantycznym minusem tego systemu rządów. Bo w zasadzie mamy frakcje i dzielą się one na arystokratów, handlarzy oraz gildie. Arystokratów najlepiej wykorzystywać podczas wojny, handlarzy nigdy nie używać, a gildie mieć włączone za każdym razem, kiedy przewidujecie dłuższe okresy pokoju. Bo tak, Goose Produce Modifier da wam więcej niż te 10% do Global Trade Powera czy tańszą flotę. No i też budowanie budynków taniej zawsze na propsie. Ja pierwszą wojnę planuję z Serbią, tak, tu jest Serbia, więc zaczynam na nią budowę siatki szpiegowskiej. Jako Wenecja jesteśmy też katolikami i radzę pozostać katolikami. Na streamie przeszedłem na prawosławie i nie był to dobry wybór, z tego też względu, że po pierwsze Wenecja ma bardzo dużo eventów związanych z tym, że jest katolicka i jej konflikty z papieżem, no, wynikają z tego. Kolejna sprawa, przez to, że nie mamy stanów, nie możemy dać sobie odpowiedniego przywileju, który powodował, że Patriarch Authority by rosło sobie tam z czasem, i bardzo powoli nam się to nabija. No chyba że rozbudowalibyśmy Hagię Sofię do przynajmniej drugiego poziomu, no ale wiecie, na to trzeba pieniędzy. Nasi początkowi rywale to Serbia, Bizancjum oraz Milan. O dziwo, Wenecją warto jest brać jedną pożyczkę na początku rozgrywki,
bo wiąże się z tym bardzo mocny event zmniejszający nasz interes w późniejszym czasie, a pieniądze wydamy na zatrudnienie doradcy, na przykład do stabilności, bo zaraz będziemy ją zwiększali, będziemy potrzebowali siły handlu, i dyscyplinka też nam się przyda, bo za chwilę ruszamy przecież z wojnami. Moje statki handlowe sprzedaję komu tylko mogę, bo na początku ich nie potrzebujemy, będziemy potrzebowali więcej galer, nawet później będziemy ich potrzebowali jeszcze więcej, bo w sumie czeka nas wojna z Osmanem. Pieniądze zarobione w ten sposób wydaję na budowę galer oraz jednego czy też dwóch okrętów ciężkich. No i proszę, 11 podejście, Regusę udało mi się zaprosić do mojej własnej ligi handlowej. Bez kar do ligi handlowej możecie zaprosić 5 państw, powyżej za każde kolejne minus 10 do szansy, że to państwo kolejne przystąpi i trzeba zacząć z nimi poprawiać relacje. Liga handlowa jest to sojusz defensywny, nie ofensywny, więc w momencie, kiedy ktoś was zaatakuje, to cała liga staje w waszej obronie. I powiem wam też szczerze, że jest to naprawdę mocny sposób na przeciwdziałanie agresywnej ekspansji i zapobieganiu koalicji. Warto jest też do ligi zaprosić taki kraj jak chociażby Salzburg, bo Anusz Austria go zaatakuje, no i wtedy siłą rzeczy zerwiecie z nią sojusz i szczerze mówiąc zaoracie cesarza. Drugą siatkę szpiegowską przeszykowuję do atakowania na Bizancjum, ale uwaga, gdybym zapomniał o tym powiedzieć, nie zamierzam zdobywać dla siebie Konstantynopola i jest to jeden z największych błędów, jaki powtarza się w wielu poradnikach na YouTubie. Po prostu jako Wenecja mamy pewien mocny event, który wymaga przez nas nieposiadania Konstantynopola. Ci, co mnie śledzą już dość długo i oglądają każdy mój odcinek, zauważyli, że w ostatnich miesiącach bardzo lubię event na szkło, czyli faceting, i uwaga, ten event akurat na Wenecję jest zablokowany, bo Wenecja ma swój własny jego odpowiednik. Tymczasem właściwe przycinanie, bo taka jest nazwa tego eventu, ma szereg warunków do spełnienia, żeby zaszedł. Najczęściej i najszybciej do tego eventu dochodzi zazwyczaj u Imperium Osmańskiego po zdobyciu Konstantynopola. Skoro Wenecja nie może mieć przycinania, ale może mieć swój własny event o nazwie Murano Glass Industry, który zwiększa produkcję szkła w Wenecji o 2, a to naprawdę sporo, pod warunkiem, że ani Wenecja, ani Bizancjum nie kontrolują Konstantynopola, siłą rzeczy musi je kontrolować Turek. A może to trzeba było pierniczyć i dać Bułgarii? Wenecja oraz Konstantynopol po zespełnieniu się tych eventów mogą dawać nawet 10 golda więcej inkomu. W ogóle to podejście jest jakieś specyficzne. Węgry mnie kochają, Polska nie wzięła Unii z Litwą i wprowadziła dynastię Lubomirskich na swój tron. No i niestety u mnie zdarzyło się coś, co często się zdarza. Osman dał gwarancję Serbii, więc nie zaatakujemy Serbii bezpośrednio, po prostu zaatakujemy Bośnię i przez to zjemy Serbię. No przynajmniej jej większą część. Klejmik i wojeneczka. Pozostało tylko obleganko. Cyk, cyk. No i nasza obecność na Bałkanach została już ugruntowana. Zapomniałem też wspomnieć o przepotężnym monumencie, jaki mamy, wybaczcie. Dodge Palace, który daje nam nawet pół punkta republikańskich tradycji na rok. A jest to naprawdę dość sporo i chyba jest to najmocniejszy monument dla republik. Atakujemy Bizancjum jeszcze raz, Wołoszczyzna nie odpowie, bo została zaatakowana przez Węgry. I w zasadzie tutaj możecie postąpić dwojako, a w zasadzie to nawet trojako, bo pierwszy peace deal możecie zawrzeć taki, jaki ja planuję, czyli zdobywacie cały region Grecji dla siebie, olewacie Bizancjum i to zostawiacie, niech to sobie podbija w późniejszym etapie, oczywiście Imperium Osmańskie. Drugie podejście to takie, że okupujecie wszystkie terytoria bizantyjskie i czekacie, aż Bizancjum zostanie zaatakowane przez Osmana. Wtedy go wasalizujecie i wzywacie całą swoją ligę do wojny przeciwko Osmanowi. To już robiłem, to jest tak zwana strategia bizantyjska, nadal jest bardzo dobra i mocna, zwłaszcza na takiej Wenecji z tą ligą, więc nie wiem, dlaczego jest tak odradzana przez Red Hawka albo Ludiego w ich poradnikach. Nie mam zielonego pojęcia. Trzecia strategia, która też jest bardzo dobra, to jest po prostu podbicie całego Bizancjum dla siebie. W ten sposób zrobiłem to na streamach i wypuszczenie ich jako wasala. Następnie, kiedy Osman wyłączy ten fort w Gelibolu, a też to robi bardzo często nadal, lub go nawet skasuje, co jest też dość ciekawą informacją, no po prostu Osmanowi wypowiadacie wojnę, przejmujecie tą prowincję i całe Bałkany okupujecie w przeciągu miesiąca. Bardzo łatwa wojna, którą pokazałem, jak wygrać na streamie na żywo.
nawet bez Alt F4. Proszę, dowód na to, że Osman wyłącza wciąż ten fort. Nie wiem, kto wygra tą wojnę, Hercegowina czy Regusa. Jeżeli wygrają Regusa, no to siłą rzeczy wyjdzie z naszej ligi handlowej, więc zrobimy claima na Hercegowinę, żeby w późniejszym etapie ją zaatakować i podbić. Wybory! Wow! No i niestety mamy to, co powiedziałem. Możemy wybrać władcę 622, 70-letniego. Niestety tacy zazwyczaj są tutaj starzy władcy 063-105. Albo stwierdzisz, że wszyscy są do dupy i wszystko na mnie, kto będzie rządził. No i szczerze mówiąc, wybrać go przez loterię. Co też w tym momencie robię i rządzi nami przekoksany władca 063. Niech umiera jak najszybciej. Jeszcze ma 50 lat. Nie. Jakie to straszne. Pierwsza reforma rządowa. Tutaj w zasadzie możemy pójść albo w dodatkowego kandydata, którego zobaczymy, że może by rządzić. Czasem jest dobry, czasem nie i oczywiście będzie miał plus 1 do swoich statystyk. Niestety to nie oznacza, że będziemy go co 4 lata boostowali. Znowu rządzi do śmierci, no tylko mamy szansę po prostu na czwartego lepszego kandydata. Ewentualnie możemy to olać i dostać Year Republic Tradition 020. Według mnie czwarta szansa na kogoś lepszego czasem jest znacznie lepsza. No i wojnę wygrała Regusa. Siłą rzeczy wyszło już z mojej ligi handlowej, ale wciąż ma gwarancję od Osmana. Wojnę z Bizancją kończę następujące. Wszystko leci z Grecji do nas. Pieniążki oraz, co najważniejsze, upokarzamy ich, dzięki czemu będziemy mogli ogłosić złotą erę dość niedługo. Renesans niestety nie odpalił się u nas, ale tak czy siak dotrze do nas bardzo szybko, więc nie musimy nic dewować. Jej, pierwsza misja. I teraz tak, z Wenecji możemy stworzyć na przykład również Włochy lub po zmianie kultury bardzo potężną nację, jaką jest Dalmacja. Jednak na tym podejściu Dalmacji nie będę tworzył. Myślę, że kiedyś zrobimy sobie podejście z Regusy w Dalmatię, ale jest to bardzo mocny kraj. Sprawdźcie sobie, jakie to ma idee. Przekoks totalny. Osman się zaorał. Co za idiota. Widzicie teraz, dlaczego Liga Handlowa to taka potężna rzecz? No bo mamy 60-80 tysięcy na jego 40 niecałe. Zauważyłem, że wszystkie wojska Osmana są na Bałkanach, więc moje poleciały siłą rzeczy do Anatolii, bo skoro to nie było wojska Osmana, mogę robić co chcę, a mamy taką przewagę liczoną, że na pewno moi sojusznicy sobie z tym poradzą. Musiałem zdobyć tylko jak najszybciej wszystkie te wybrzeżne prowincje, żeby moja flota odcięła Osmana na Bałkanach. Mieliśmy jedną fortecę do zdobycia, tą zdobyłem po prostu ją szturmując. Trochę to śmieszne jest, że muszę dosłownie co jeden albo co dwa dni zapauzować grę i na Shift K konsolidować nasze wojsko. Wtedy nasze wojsko atakuje z pełną siłą fortecę i ponosimy dzięki temu mniejsze straty, a sami zadajemy o wiele większe straty obrońcom, zwłaszcza ich w morale. Potem odcinam Anatolię od Osmana, moja flota jest znacznie większa od osmańskiej. Ech, i wszystko mogę robić, co mi się żywnie podoba w Anatolii. Offense or defense? No oczywiście wiemy, że ofensywa jest zawsze lepsza od ofensywy. Znaczy defensywy. Carpet siege oraz pilnowanie, żeby mi nie odbiło prowincji w Biga. Anatolia pod okupacją. No dobra, teraz dopiero pod okupacją. Najlepsze jest to, że przez tą wojnę spełnił mi się wszystkie bunty po kolei, które normalnie musiałbym sam czyścić. A tak to dobry Osman chodzi i mnie realnie czyści. No fajna sprawa. Topimy marynarkę osmańską, bo mamy gigantyczną przewagę w galerach i dożynamy. Pod koniec skupiłem się sam na zdobywaniu fortec pozostałych, a moi sojusznicy zdobywali prowincje bez fortec. Od Osmana biorę następujące prowincje, co może was dziwić, ale chodzi o to, żeby mieć wszystkie jego fortece. No wiem, w Saludze nie mam, no ale zabrakło mi Warscora, a muszę mieć też troszeczkę pieniędzy. Czekamy do pierwszego. Kończymy wojnę i atakujemy teraz Hercegowinę. Nawet tym razem łoje Osmana. Niesamowite. W sumie to nie wiem, czy nie zapobiegnę przez to odpaleniu się tego eventu w tym miejscu. Pieniążki i wojenne reparacje. Czyścimy resztę naszych wrogów i w zasadzie kończymy wojnę. Ale to nie koniec promocji na Anebie. Z kodem Lukas 3% zniżki. Linki w opisie. Powiem wam szczerze, w tym momencie jak mam 49-letniego władcę 445, nie waham się, wydaję te punkty. Na tierze trzecim macie kilka ciekawych rzeczy do wyboru, na przykład maksymalny absolutyzm, co jest dość słabe, Gathering Capacity plus 250, co jest akurat dość super, oraz
pułapkę według mnie, bo możecie w teorii mieć wybory, ale tak naprawdę ich nie macie. Po prostu wasz władca będzie się zmieniał co 4 lata, czyli jest to dobre, bo jeżeli się trafi słaby władca, no to macie pewność, że po 4 latach będzie inny, nie możecie go ulepszać, ale jednocześnie jeżeli macie dobrego władcę, jak ja w tym momencie, no to zdecydowanie 4 lata, żeby rządził i naprawiał po swoich poprzednikach, to za mało. Więc tutaj lecę Gavering. Weneccy kapitanowie, budujemy naszą armię najemną i w zasadzie po tej wojnie mogę zacząć budować już moją flotę handlową, bo raczej Imperium Osmańskie nie wstanie z kolan. Od razu ładniejsze granice. I teraz tak, że jestem troszeczkę już mądrzejszy po faktach, to raczej bym ustawił fokus na punkty administracyjne. Tyle podbojów w tak krótkim czasie będziecie ich potrzebowali. Na Wenecji też bardzo, ale to bardzo bezcenni są wszyscy doradcy, którzy są tańsi, bo nie mamy szansy na ich wylosowanie z misji, tylko i wyłącznie eventy. Jako, że mam teraz troszeczkę czasu, to patrzę, jakie kraje by mogły mi dołączyć do Trade Ligi. Bolognę zamierzam raczej podbić. No i poprawiam z nimi relacje, będę zapraszał pierwszy bardzo specyficzny dla Wenecji właśnie event Council of Ten. Możemy albo dostać Republic Tradition na stałe do końca gry, żeby nam to rosło z czasem, albo dostawać na minusie i to jest droga ku monarchii. Ja raczej wolę pozostać mimo wszystko republiką. Jak mówiłem wam na początku odcinka, że pokażę wam sposób, jak pozbyć się tych głupich włoskich republik. No w skrócie tylko to mówię, bo gramy na Ironmanie, więc nie chcę tutaj wydawać zbędnie punktów. Ogólnie, uczynilibyśmy serbską kulturę naszą główną, bo jest jej najwięcej w regionie. To te wszystkie seledynowo-zielone prowincje. Najpierw bym odpiął jakąś kulturę, nie wiem, na przykład grecką. Potem uczynił kulturę serbską akceptowalną, a następnie, no realnie, przeniósłbym stolicę do Serbii, z naszej Wenecji mimo wszystko, podpinał tyle, ile bym musiał prowincji, żeby dostać 51% udziału w kulturze kultury serbskiej. Wtedy czynicie kulturę serbską waszą główną i tak ta republika znika. I tak samo znika ta republika, Italian Signora, na którą możemy zmienić. I tą właśnie republikę mają wszystkie państwa włoskie. Ale długość wyborów 12 lat, useless totalne. Ewentualnie 8, również useless. Wreszcie Osman zaatakował Bizancjum. Wyjebiście, czekałem na to. Zaczyna odjadać naszego jedynego wasala, Naxos. Z pomocy Austrii będę orał Węgry. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że trzeba mieć pożyczki jako Wenecja? Montenowu, to jest coś takiego. I zdecydowanie na 100 lat chcę mieć obniżone raty kredytów. I wreszcie możemy to zrobić. Żartuję. Jako Wenecja mamy Ship Trade Power plus 50% Venetian Trade i w sumie klikałbym to, jeżeli bym planował robić achievement. Nie planuję go robić na tym podejściu, ale planuję zarąbać Zagrzeb, więc transfer subject nam się bardzo przyda. W drugiej kolejności poszedłbym w agresywną ekspansję, w trzeciej dopiero pod handel. Austria straciła cesarza, więc mogę mieć nawet szansę rozwiązać Holy Roman Empire dość szybko i sprawnie. Od Węgier bierzemy dwie prowincje po Serbii jeszcze, żebym dostać tutaj fort i nie musieć go budować samemu. Mamy nowego wasala, tylko no trzeba poprawić jego lojalność. Nie wziąłem kopalni złota dlatego, że kończyłoby się to koalicją praktycznie całego Holy Roman Empire. Myślę, że następnym razem. Tak, chcę zdecydowanie Republic Tradition oraz poprawienie relacji, mniejsza agresywna ekspansja zawsze na propsie. Tym bardziej, że atakuje Ferrare, bardzo istotne dla nas państwo do zdobycia, ale niestety Milan go broni. A, i Florencja też. Milan płaci haracz, ferrarska flota leci na dno, no w zasadzie to do portu, Ferrara przestaje istnieć, co w zasadzie doprowadziło do naszej wojny z... po stronie Austrii z kimś tam, nieważne, ale podniosło nasze udziały w tradzie weneckim o 14%, bardzo dużo. I wiecie co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć Austrii Auf Wiedersehen. I wyjdziemy teraz w sojusz z Polską. What? O Boże, kiedy oni mnie rywalem zrobili? Myślałem, że jeszcze łapnę teraz sojusz z Francją. Ale patrzcie, Polska nie ma Egra, a my możemy przecież... Nie, jestem republiką. Republiki, no z wyjątkiem tej niderlandzkiej, nie mogą mieć Royal Mariaży i Unii Personalnych. No! I po co ja wam Konstantynopol zostawiałem? Po co?
I te wszystkie przekoksane bonusy poszły w pizdu. Ciekawe, my jesteśmy drugim na świecie Great Powerem, a Osman już nie! Dobra, mimo wszystko tak czy siak chcemy, żeby Osman przeniósł stolicę do Konstantynopola, no zwiększy się przynajmniej jego development o te kilkanaście punktów. Tylko głupek tego nie robi, wypowiada wojnę za wojną kolejną. Kolejny dobry kandydat, a ja mam punkty Republiki. Niesamowita okazja, żeby zdobyć włości na polu wszystkie w naszym trade node. Co prawda Napoli tak nie ma jakoś tutaj dużego w nim udziału, ale zawsze coś. Epirusu zjadać nie będę, bo cały czas będzie mi się przydawał w przyszłości. Ale głupi Osman, no nie chce przenieść stolicy do Konstantynopola. Możliwe, że skoro mam te prowincje obok, bot coś przeczuwa, że tutaj zamierzam to zrobić. Nie pamiętam, czy wspominałem o tym, że odpaliłem złotą erę. A przyda nam się na chociażby wygranie bitew z Neapolem. Ogólnie ze złotymi erami kiedyś miałem wrażenie, że najlepiej było odpalić je w 1600 roku, ale jednak 1500 też jest dość dobrym okresem do ich odpalenia, bo znacznie to przyspiesza blobowanie na naszych podejściach. Mam dużo punktów militarnych, to pozwolę sobie ostrzelać Neapol. Jest i mamy to, tak jak powiedziałem. Bardzo indywidualne, wenecki i przepotężne wydarzenie. Zobaczcie, Local Goods Production zwiększone do końca gry o plus 2. Money, bo gildie i tak u mnie rządzą. Co prawda spada to, bo toczymy wojnę, ale jak tylko będziemy mieli pokój, zacznie nam rosnąć. I od razu mamy handel we szkle. Tańsza technologia o 5%. Niby nie dużo, ale zawsze coś. Wielkie zwycięstwo. I cały w sumie Adriatyk jest nasz? No jeszcze nie, papież oraz Austria. Dwa bardzo złe kraje. Wiecie co, nawet sobie wykupię odkupienie grzechów. Planuję też dość sporo budów, więc postawmy Levy Church Taxes. Przyspieszmy troszeczkę tłumienia buntów, bo planuję zaraz mieć wojnę z Osmanem. No nie oprę się. No lepsza opinia czy pieniądze? No wiadomo chyba, nie? Zmieniłem troszeczkę też system fortów na Bałkanach. Rozpoczynam zjadanie Chorwacji, żeby mieć ładniejsze granice. Pierwsza idea. Tak, w 1482 roku, bo trochę zaniedbałem technologię administracyjną. Terytoria przecież same się nie podbiły. Na Wenecję proponowałbym następujące buildy. Handlowe, ilościowe oraz religijne, niekoniecznie w tej kolejności. Bardzo mocny build. W pierwszej kolejności będziemy podbijali tak czy siak ziemie sunnickie lub prawosławne, więc bardzo nam się przydadzą idee religijne, a handlowe i ilościowe, żeby jeszcze zwiększyć liczbę naszego wojska oraz dochód, który będziemy posiadali. Możliwe jest też tutaj podbijanie w tym regionie poprzez wasali, więc influence oraz administracyjne mogą być bardzo potrzebne, lub jeżeli chcemy naprawdę szybko blobować, dyplomatyczne oraz administracyjne. Jeżeli planujecie robić achievement Venetian Sea, myślę, że defensywne z Maritime Ideas będą bardzo tutaj przydatne, co zresztą zobaczycie, jeżeli będziecie chcieli, mogę przygotować dla was taki odcinek. Osobiście biorę w pierwszej kolejności ilościowe, bo mam bardzo dużo punktów militarnych, sporo ich dostaję, no i mamy kłopoty z manpowerem. Znaczy, już ich nie mamy, bo rozwinąłem jeden raz. Osman przegrywa wojnę z Genułem. Jakim prawem? Ale jakimś cudem wygrał tą wojnę, zdobył te prowincje dla siebie, więc jakby to powiedzieć, o, Konstantynopol musi być nasz. No dobra, niby zaatakowałem Osmana, ale moim prawdziwym celem jest... No bez jaj, przed chwilą miałem Cassius Belli. Na szybkości budujemy siatkę szpiegowską i robię ponowne żądanie terytorialne na Karaman. Lubię, gdy sojusznicy czyszczą moje bunty. Excellent news, my lord! A kiedy on tą fortecę tutaj zbudował? Wreszcie nadszedł czas zaatakować nasz prawdziwy cel! Jako piątą reformę zdecydowanie chcemy parlamentaryzm. Po pierwsze, zmniejsza to niezadowolenie w naszych prowincjach. Pojawia nam się nowa mechanika parlamentaryzmu, która może nam dać jeszcze większe bonusy na okres 10 lat. A w tym momencie widzę, że bardzo przyda mi się dodatkowy misjonarz. Możemy też rozdawać jakby miejsca w parlamencie, a prowincja z tym miejscem dostaje następujące bonusy. Więc warto dawać tam, gdzie zarabiamy jak najwięcej, albo gdzie mamy dużo żołnierzy. I chcemy jeszcze zwiększyć o 10% ich liczbę. Teraz dokonujemy wspaniałej tradycji przekonywania posłów, żeby zagłosowali jak chcemy i rozdajemy pozostałe 8 miejsc w parlamencie. W sumie możecie rozdać nawet i więcej tych miejsc niż jest wymagane. Nie ma chyba jakiejś maksymalnej liczby, jeżeli dobrze pamiętam. Ale zazwyczaj nie warto, bo potem musicie, no jakby powiedzieć, więcej
więcej posmarować tym posłom, żeby zagłosowali za czymś, co chcecie zrobić w waszym kraju. I kolejny bardzo przekoksany event dla Wenecji. Zjadamy karaman. I teraz tak, zjadanie jest rzeczywiście bardziej opłacalne od wasalizacji, bo gdybym wasalował karaman, miałbym dosłownie tylko 2 punkty agresywnej ekspansji mniej. Splądrowanie karamanu dało mi bonusy dla Wenecji. Lubię to. Muszę mieć teraz 3000 golda. Kończę wojnę z Osmanem. Karaman wypuszczam jako wasala. Z Bułgarią jeszcze poczekam, wypuszczę ich dopiero po zjedzeniu Chorwacji. A tymczasem atakuję Epirus i wciągam ponownie Osmana do wojny. Lul, Karaman jest republiką. Ja wiem, że to tak działa, ale to i tak czy siak mnie trochę śmieszy. O, przy okazji zdobyliśmy Lesbos. Biorę drugą ideę handlową oraz od razu ją rozwijam. Osman płaci nam tym razem tylko haracz. W drodze do 3000 golda, już dość blisko. Odpaliła się protestancka reformacja, więc za 10 lat skończy nam się era odkryć. Co do zasady, raczej jako Wenecja nie zmieniałbym się w protestantów, jeżeli już rozważałbym kalwinizm. What the fuck, na czysto 24 golda. Przekoksane. Węgry zaatakowały Osmana, dlatego na szybkości wypuściłem Bułgarię. Bo szczerze mówiąc, wszystko mi jedno, czy będę terytoria bułgarskie podbijał od Węgier czy Osmana. To i to jest dla mnie całkiem niezłą okazją, bo Węgry nie mają żadnych mocnych sojuszników. Ej, i wciąż mają kopalnię złota. To już jest chyba upadek Osmana. Jakby to powiedzieć, Węgry podpisały na siebie zdecydowanie wyrok śmierci. O Boże, gdzie ja znowu tego mam dyplomatę? Ja lecę po moje złoto, serio, tym razem zabiorę im tą kopalnię złota. Tylko wojnę wypowiedziałem i mi generał umarł. No nie. Polska popełniła historyczny błąd. Ma krzyżaków na wasalu. Od Węgier odzyskuję wszystkie bułgarskie terytoria. Robię sobie drogę do nowej kopalni złota. Oraz żebyście nie mówili, że dla Polski nic nie zrobiłem, oddałem Polsce nowy sącz. Znowu przekupujemy naszych przekonujemy naszych parlamentarzystów. W sumie ciekawe, czemu Paradox wprowadził taką mechanikę do tej gry. 3000 golda, no niby tak łatwo, ale wciąż mi brakuje. I mamy to. Serio? Tylko 50 prestiżu? Myślałem, że chociaż trzeci poziom dostanę. Jakie to słabe. Aż musiałem sprawdzić w Wikipedii. Nie, tu naprawdę nie ma nic ukrytego. No to ulepszamy jak zwykle miejsca do handlu, ulepszamy budynki, też postawimy, bo wreszcie mogę wydać te moje pieniążki, muszę zwiększyć mój udział w Regusie, mam tutaj jakieś duże problemy z tym. O, Panteon, niech się robi. I na koniec jeszcze walnijmy sobie budynki do produkcji, bo naprawdę mamy dużo dobrych dóbr do stawiania. Polska i Litwa oddzielnie, bo pamiętajcie, że tutaj Polska nie wzięła Unii nad Litwą, toczą wojnę z Moskwą. Ciekawe, kto wygra. To już naprawdę ostateczny upadek Osmana, bo ma bankruta i wojnę ze mną. Nawet jego flota nie jest w stanie już ze mną walczyć, mimo iż ma galery. Coraz mniejszy. Niestety, nie ma już żadnych sojuszy i nie mam jak z nim resetować relacji. Lecimy w wojnę z Austrią o kilka prowincji, żeby mieć ładniejszą granicę. Serio, naprawdę, toczę wojnę. Nie róbcie tego sami, w domu. Tylko wojnę wypowiedziałem i dostałem jeszcze militarną reformę. No co za... W sumie muszę sprawdzić warunki wystąpienia tego eventu. Przypomnijcie mi w komentarzach, jeżeli tego wam nie wstawiłem, jak to zrobić. To jest po prostu rzeź austriackiej armii. 1,5 punkta więcej w moralkach. Dosłownie, rzeź. Dużo pojedynczych fortów trójkowych do zdobycia. O, w Szwajcarii ich nie ma. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to w Szwajcarii jest nawet chyba misja na forty czwórkowe na obecnym etapie gry. Jeżeli się mylę, to też mnie poprawcie. Dziwi mnie to, że tam nie ma tych fortów. Wow, też nieźle jest zczyszczone. Ale my też mamy bardzo dobre forty tutaj do bicia przeciwnika. No proszę się po prostu o... O, jednak jest forteca. I po austriackiej flocie. Ech, i niestety w tak młodym wieku zmarł nam naprawdę przekoksany władca 665. No, następcy nie zapowiadają się ciekawie. Od Austrii biorę troszeczkę więcej niż planowałem i tak będzie malutka koalicja. Chyba ją przetrwamy. Fuck! To tutaj była kopalnia złota! Mogłem nie brać pieniędzy. Zjadam Epirus i tak mi się do niczego już nie przyda. Dominikańska inkwizycja. Kolejny bardzo specyficzny event dla katolickiej Wenecji. Do końca gry dostajemy następujące modyfikatory, albo Yearly Papal Influence i Siłę Misjonarzy, ale spada nam Tolerancja Heretyków, ewentualnie Wenecja pierwsza, Chrześcijaństwo drugie, Tolerancja większa i Religious Unity większe.
Ale uwaga, jeżeli wybierzecie pierwszą opcję, to ma dalszy chain. Jeżeli wybierzemy, że Wenecja jest najważniejsza, to pali się kolejny event Wenecja, Miasto Grzechu. I to spowoduje, że dostaniemy claimy permanentne na wszystkie prowincje Papal State'u w grze w regionie włoskim. Osobiście uważam, że skoro pozostaję katolikiem, raczej powinienem pójść w opcję, że jesteśmy prawdziwymi katolikami, ale możliwe, że przejdę na kalwinizm, no to bierzemy, że Wenecja pierwsza, chrześcijaństwo drugie. A już tyle nawróciłem prawosławia u siebie, no masakra totalna. Patrzcie, no większość Bałkan już nawróconych. Litwa gwarantuje niepodległość Imperium Osmańskiemu. Nawet śmieszne. W sumie też ciekawe, jak to mauzoleum wpłynęłoby na życie moich władców, skoro i tak praktycznie każdy to 60+. Złe słowo w Wenecji. Teraz 25% kosztów, zmniejszony development. Teraz, chociaż może, to nie jest takie złe. Tym razem lecimy po Konstantynopol. Stajemy się wreszcie Imperium. Serio, kliknąłem Strange Government. Teraz stajemy się Imperium. Z przekoksanym napisem. Możemy też wypuścić Syrię. A to się równa wojna z Mamelukiem i sojusznikami. Powiem wam szczerze, że ta wojna z Mamelukiem jest do tej pory chyba najciekawszą wojną, którą toczę, bo oprócz tak wipe'ów, które tutaj robię, to jednak jakieś bitewki się dzieją. Są desanty, na przykład na Tunis. Bum. Macie fuksa, że to jest tylko i wyłącznie dla waszej grupy religijnej. Kolejny desant. Egipt po naszą potęgą również się zachwiał. Oj, nawet koalicja się rozwiązuje. Muszę przyznać, że Wenecja to bardzo potężny kraj. Separation of powers. Ciekawe co to. No ale Cypr jest mój. What the fuck? Czemu Polska wypuściła Kraków? Przecież to nie jest mój odcinek z Koła Grozy. O, jaka fajna nazwa prowincji. Nie podbili Krakowa. Co za... Polska na tym podejściu jest naprawdę upośledzona. Jako Wenecja 5 misjonarzy mam. Ja wiem skąd, a czy wy zgadniecie? Nice. Tak, bardzo chcę zdobyć tą kopalnię złota tutaj. Piękny widok. Jeszcze chyba w życiu tak szybko nie nawracałem prowincji. No i mamy to wreszcie przepiękny napis. Wenecja, niesamowicie mocna gospodarka, niesamowicie mocne wojsko. Mogę go wystawić 200 tysięcy jako Wenecja, republika. Mamy 1200 Gaveric Capacity. Oraz jesteśmy najpotężniejszym państwem na świecie. Nie spodziewałem się, że Wenecją można aż tyle ugrać w tak krótkim czasie.